Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragie, a przed Wami ostatnia transmisja, prawdopodobnie, ale nie ostatni odcinek z gry Fatal Frame 5 Maiden of Blackwater o dosyć złowrożebnej nazwie Project Zero. No bo i tu już jest rozdział 14, Last Drop. I to już jest finał, słuchajcie. I tu by się, słuchajcie, przydało zapisać save'y. Bo jak mówię, są dwa zakończenia, nie więcej. A dwa określone są, znaczy dwa zależne są od tego, jak pokonamy finałowego bossa. Ja nie wiem, kto jest finałowym bossem, ale się domyślam. Ostatnia kropla, Yuri, Kazukata. Yuri, Ren i Miyu idą spotkać swój los. Znaczy, idą spotkać swój los? No może inaczej to powinno być przetłumaczone, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, ja jadę w takim rozdziale. Z finałowym rozdziałem. Lecimy z finałowym rozdziałem. Pogrążeni w szaleństwie góry Hikami, Yuri, Miyu i Ren wszyscy udają się tam, z każdy z własnymi powodami. Każdy z własnym celem, może tak jakoś powinno to brzmieć po polsku. Opada ciężka mgła, jakby chcąc zgasić wszelką nadzieję na ucieczkę. Dobra, tutaj to już nakupuję tych, słuchajcie, kliszy. Ile się da. Po coś wietrze, srogi wpierdziel. Dobra. I startujemy. Bright from Black Water. Panna młoda z czarnej wody. No, domyślam się, kto będzie finałowym bossem, powiem wam. Blask mrocznego słońca gaśnie, a śpiące dziewczyny odzyskują przytomność. Góra wzywa naszych trzech bohaterów. Ich indywidualne tajemnice czekają na rozwiązanie. Na górze pisało Kurosawa. To jest pewna wskazówka. Stay away. There's nothing here for you. I can see things that no one else can. Ever since my family died, images of death that only I could see. I could feel them surrounding me. And since then, death has been by my side. That's how I knew where I needed to go. I've been standing at this precipice, thinking about whether I should take that final step. Okej, poznaliśmy tutaj przeszłość Yuri. Accept.
Mgła. A to się robi ciekawo. Drzwi zostały otworzone. Sanktuarium w wodzie. Woła mnie, czeka na mnie. Muszę iść. I must go on. To jest kolejny jakiś dokument. Notatka czwarta Juri, tak? Zaraz sprawdzę, czy będę mógł coś ulepszyć z aparatu, ale chyba nie. To mój pamiętnik. Lekarz w szpitalu powiedział, że powinien to go zatrzymać. Że powinienem zapisywać swoje myśli, sny, rzeczy, które widziałam i słyszałam i spisywać je do przeczytania później, kiedy już się uspokoję. W końcu nadal mi nie wierzył. Śniła mi się kapliczka. Stanę się kapłanką. Podniosła opaskę i spojrzała na umierającego mężczyznę, po czym zakryła oczy i rozpłakała się. Nie płakałam. Nawet nie płakałam, kiedy Hisoka mnie powstrzymała od skoku. A, była taka wizja, że ona stała na tej wzgórze i ta Hisoka ją powstrzymała. Ciekawe, czy ona chciała popełnić samobójstwo, dlatego że ona miała już dosyć tego, że wszyscy jej bliscy umarli. Co widzieliśmy właśnie na tej cutscence. Krzyknęła Hisoka. Zastanawiam się, kiedy ostatnio płakałam. Jako dziecko płakam o zachodzie słońca. Teraz, kiedy widzę zachód słońca, po prostu się gapię. Sparaliżowana. Czuję, jakbym się rozpływała. Bycie wezwanym na drugą stronę. Dobra, drzwi się otworzyły, rozumiem. No ta mgła jest strasznie złowrożebna. Mi tak przypomina trochę ten Silent Hill. Wiecie co? Wyjście jest na dół, ale ja sobie sprawdzę. Może są jeszcze inni tutaj w tym sklepie. Zobaczę, może jakieś znajdźki będą. Rozejrzyjmy się tutaj. No jest Hisoka i kolejny. I lost. I thought you could take it, but you fell. Ty śpisz? Czy do mnie mówisz? Niby śpi. Bo mówi przez sen. Dobra, weźmy ten dokument. Oj. Kurna, dokument chciałem wziąć. Forgive me. I see. So she's... That's good then. It's hard to explain. I'm sad that she's gone, of course. But I feel relieved. She's been missing for so long. The worst part was not knowing. I just needed to know what happened to her, no matter what. Thank you. Kolejna sprawa zaginięć. Jak mówiłem, Hisoka prowadziła różne sprawy zaginięć na tej wygórze. I to była jedna właśnie z tych wizji. Jedna ze spraw powiązanych. Dobra, a teraz mogę wziąć ten dokument. Dokładnie. Dziennik Hisoki. You can fight it with all your strength. The current will sweep you away. Możesz z nimi walczyć z całych sił, ale prąd cię porwie. Zdążyłem na szybko zrobić zdjęcie, jak ona do mnie mówiła. Marzyłam o rzece, to była rzeka śmierci. Co Juri? Nie przeszkadzaj mi, tłumaczę.
To była rzeka śmierci i mieliśmy ją przekroczyć. Wszyscy walczyliśmy z prądem, aż jeden po drugim zmęczyłyśmy się i zostałyśmy zmiecione. Nie mogłam ich uratować. W końcu zostałam porwana. Myślałam, że cię znalazłam, ale zgubiłaś się. Myślałam, że dasz radę, ale upadłaś. To właśnie przed chwilą też powiedziała. Mi przerywa. Nie mogłam cię uratować. W końcu zostaliśmy porwani razem. Yuri. Leave me too someday. Yuri, ty też mnie zostawisz pewnego dnia. Wszyscy walczą z prądem. Poruszają się jak jedność. Poczułam ulgę, że wszyscy byliśmy połączeni. Wtedy obudziłam się. You can fight it with all your strength. The current will sweep you away. No, a powtarza się znowu o tym prądzie, że możesz walczyć, a i tak cię ten prąd poniesie. Tam wciągnie. Każdy dotknął Yuri na tym klifie. Zobaczyłam ją, jej bolączkę. Wina jej ocalałego. Jej obecność na punkcie... jej obsesja, przepraszam, na punkcie śmierci, wahania jej cierpienia. Może ciągnie mnie do Yuri, a ona do mnie, ponieważ oboje walczyliśmy z prądem. Okej. Powiem wam szczerze, mega jestem ciekawy, jak to się wszystko zakończy. I thought I found you, but I'm lost. I thought you could take it, but you fell. Taca z tytoniem i pudełko na akcesoria stoją na szczycie niskiej komody. Taca na tytoniu służy również jako pojemnik na akcesoria. Super. Powinienem już tłumaczyć takich pierdół. Szkoda czasu. Tutaj mogę coś otworzyć, zobaczyć. To będzie ciekawego. Leave me too someday. Nie. Dobra, wychodzimy. Zobaczymy jeszcze u innych dziewczyn. Bo one są, tylko Ren zniknął, rozumiem, tak? Tylko Ren zniknął. Czekajcie, tu chyba była Mika. W tym miejscu, jak dobrze pamiętam. Jej matka. Tak. Coś się tutaj zmieniło? Mafuyu. Coś tu mogę zrobić? Mogę się położyć pomiędzy nie... dobra, żartowałem. Żartowałem. Czokolwiek, czemu by nie? Ale to raczej akurat nie jest naszym celem głównym. A szkoda. Dobra, tutaj chyba już nic nie zrobimy. Czy wiem, że gdzie mam iść teraz? Dobra, tutaj nic, nie ma żadnej interakcji. Nie. Dobra, wychodzimy stąd. Chyba, że jeszcze kamery byśmy zobaczyli. Ale nie wiem, czy cokolwiek nam dadzą. Tam jeszcze była ta partnerka, tak? Znaczy pomocnica Rena. O, no jest gdzieś chyba tutaj, co? Dokładnie, chyba tu był ten pokój. Sprawdźmy. No niby jest Ren. Niby. Aby tutaj sprawdzę. Don't look at me. No. Ren is still so scared of women. I wonder if it's the way they stare. You don't have plans to get married anytime soon, do you? Married? I guess not. I'm sorry. That was too personal. I'd like to keep things between us just as they are.
the relationship we have now. I like the ambiguity. No właśnie. Jej część w tym rytuale. Ona tak naprawdę miała poślubić tego Rena i razem mieli wziąć udział. I mieli być wrzuceni tak do tej wody, czarnej wody. Dokładnie, dlatego że Yuri ma tą przeszłość, znaczy tą umiejętność patrzenia w przeszłość danego bohatera, tam danej osoby, to widzimy właśnie historię danych tych postaci. Ale Rena już nie mogę dotknąć, już widzieliśmy jego przeszłość tak naprawdę. No ale dobra, no to chyba już to wszystko. Nic więcej tu już nie ugram. Chyba, że jeszcze ta kamera, ale nie sprawdzę ich, bo tutaj Ren siedzi. No, czyli musimy znowu już chyba ostatni raz, no prawie przedostatni nie licząc, znaczy ostatni nie licząc właśnie przygody z Ayaną, udać się na górę, nie? Wyjście jest tutaj. A jak tak oglądam te cutscenki, to tak mam ochotę sobie jakiś japoński horror obejrzeć. Że ojej, jakiś filmik. Jakiś film. Te cutscenki są naprawdę takie iście rodowym japońskim stylu, nie? Tu mam jakiś dokument. Mogę go wziąć? Będę musiał to w czasie montażu będę to musiał podgłośnić. To radio zostaje ustawione jako dekoracja. Tunel już nie działa, więc emituje tylko biały szum. No nie wiem, czy biały szum. No musiał w czasie montażu sobie podgłośnić. O czym ona gada w ogóle? No to jest dokument, ale nie mogę go wziąć. Chyba, że... O, teraz się udało. Teraz się, słuchajcie, udało to wziąć. Dobra, o czym tu jest? Opowieść o źródle cieni. Ta książka o starej legendzie. Wygląda na to, że napisał go folklorysta Kei Watari. Mówią o górze Hikami. Źródło cienia jest tutaj, ale jest po drugiej stronie. To ciekawe powiedzenie. To musi oznaczać, że wioska jest zarówno z tego świata, jak i nie z tego świata. Czarna woda wpływa ze źródła cieni. W nim leży sam świat podziemi. Kapłanki od wieków chroniły źródła cienia, wierząc, że jest to pomost pomiędzy światami. Opowieści obfitują w takie mosty. Czy w całym kraju są ludzie chroniący te mosty? Tak jak robi to Hikami przez utonięcie kapłanki? Być może Ose Kurosawa, ostatni nieśmiertelny kwiat, był jedną z takich ofiar. Wiecie, kim jest Ose Kurosawa? Ose Kurosawa to jest, słuchajcie, ten duch, który nas dręczył i który był nieśmiertelny, który zabijał nas na hita. To ta osoba, nie wiem, czy kim on jest, ona chyba bardziej, to właśnie nazywa się Ose Kurosawa. Ostatni nieśmiertelny kwiat... Jako ofiara, nie wiem, śmiertelny kwiat. Nie wiem, o co tu chodzi. Ale to ona jest chyba głównym bossem, tak podejrzewam. Popsute Kurosaki. Bierna złom. Dobrze. Dobrze, aczkolwiek no ciekawe rzeczy tam gadają, ale nie mogę za bardzo zrozumieć co. Będę sobie musiał podgłośnić na montażu i sobie jakoś ze słownikiem poradzić.
Ale ciekawe rzeczy tam gada ta babka. Ale no nic, nam zostaje tylko ucieczka. No właśnie. Komori Host Springs. To idziemy. Ostatnie rajdy na górę. The Shadow Spring is here. But it is on the other side. Mikomori Hot Springs. No i znowu tu jestem. Znowu tu jestem. Odrobisz sobie na złomie. Dobrze, dobrze. Raczej dorobię sobie na złomie, chyba chciałeś powiedzieć. Kurosaki. Nie, idę stąd, idę stąd, idę stąd. Wituś, hello! Hello, królu mój złoty. Co tam słychać? Witku. Jak tam Dead Space'ik ukończony? Witam. Witam wujka, wujka Witka. Co tam Wituś u ciebie? Jak tam samopoczucie? Witamy, witamy. El Witku. Se tak patrzę, czy mogę sobie coś ulepszyć. Sensor out. To może sobie ulepszymy, co? O Jezus, zaraz wywalę telefon. Co tam Wituś u ciebie? Jak tam Dead Space'ik? Ukończyłeś, nie ukończyłeś? Zwiększy potencjał wyjściowy kamerobska, zwiększając obrażenia zadawane przez zdjęcia. Bierem. Uobrażenia zwiększone. Najsik. Kurosaki. Witek, zrobiłeś znowu to samo, co ostatnio Brutusie? Nic, Wituś, dwa rozdziały zostały. Aha, dwa rozdziały. Nic u ciebie nie słychać. No dobrze. Dwa rozdziały, no to szybko. Szybko wy te gry przechodzi, ta, ja nie wiem. Ja nie wiem. Speedrunuje ta, czy co? Dwa rozdziały mówisz. No to ładnie, to pociągnęłeś szybko. To pociągnęłeś, Wituś. No dobra, i co ja mam w tej haciendzie znaleźć? Ale o co konkretnie ci Kurosaki chodzi z Witkiem, to już chyba sam Witek musi odpowiedzieć na to pytanie. Myślałem, że coś tam stoi. Na razie o dziwo spokojnie. Kliszy se trochę podokupywałem. Ale tutaj coś mamy. Ło! Więcej klisz. To bier to. Oj kurna! Wiedziałem, że się tak skończy. Wiedziałem, że Jarek nie da mi spokoju. Ja naprawdę muszę się uważać, bo ostatnio ani razu nie udaje mi się, słuchajcie, wywinąć się spod brudnych łabiarka. 24 sztuki filmu. 14. I to jeszcze tutaj mam potion, ale to już też, teraz już czujny jestem jak... Jak kobra. Jak zaskroniec może bardziej. Może jak bardziej jak zaskroniec. Gram po 10 godzin. Wiem Witku, wiem, widziałem. No ja niestety chwilowo nie mogę sobie na tyle pozwolić, bo mam robotę, nie? A ta robota strasznie mnie wymęcza. Strasznie mnie wymęcza, bym powiedział, że nawet zabiera mi wszystkie funkcje życiowe. Miałem Wituś, że grać po 10 godzin. No też i to jest odpowiedź, nie? Po 10 godzin ciśniesz, no to nie ma co się dziwić, że tak szybko te gierki zlatują, nie? Że tak szybko te gierki zlatują. Nie, odpowiedź mi, bo... Nie odpowie mi, bo mnie unika. Może to nie jest, wiesz... No to nie jest, Boże... Znaczy, Kurosaki, może pytanie na to, na twoje pytanie jest może dosyć, wiesz, problematyczne. Albo bardzo nie takie, wiesz... Jakby problematyczne, o, może tak. Problematyczne. Coś tutaj jest. To mogę otworzyć. Nie, no dobra.
Tam było przejście na dół jeszcze. Czy na dół, tam musimy się przeczołgać. Na wprost. I tak też chyba zrobię. Co, Witku, co? Okej. Okay. Nic nie ma. Ja ci powiem, Witku, co? I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. I tak razy 1200, 100, 900 równa się Witek 2021. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Witek to you. Dobra, słuchajcie, tam chyba były schody na górę. Tam chyba były schody na górę, to sobie tam pójdziemy. Tak było, Wituś. Tak było na twoim streamie dzisiaj. Żółta kartka. Za co? Ja nic nie zrobiłem złego. Kurosaki, za co mi chcesz dać żółtą? Jeszcze jedna żółta i będę miał timeouta? Ławkę rezerwowych. Chyba tam chyba mamy item jakoś, ale od tej strony nie przejdę. Trzeba być od drugiej. Dużo tych itemów dzisiaj tutaj dają. Tak jak mówię, tu trzeba uważać definitywnie na Jarka. No to jest, kurczę, bardzo złowrożebny typ. Dobra, się udało. Dejlan, co to za bajeczny głos? Ja nie jest, ja tylko tak, ja tylko powtarzam to, co usłyszałem u pewnym na pewnym innym streamie Dejlanku. No, u takiego pana z czarną brodą. Może takim delikatnym czarnym zarostem, bo to nie jest broda. Takim delikatnym czarnym zarostem. Taką fajną przyśpiewkę słyszałem. I tak mi się akurat przypomniało, jak Witek weszedł na stream, nie? Naprawdę trzeba uważać, bo nie chcę tać niepotrzebnie życia. Okej, 14. Aha, nie mogę już nosić 14. Super. Dobra, dobrze wiedzieć. Daj coś? Mnie zaatakuje, nie. Zakładaj kapelę, ja się nadaję. Ja się nadaję do kapeli, nie, no co ty. Dejlanku, chciałbym, ale chyba mi nie po drodze. Chyba mi nie po drodze, Dejlanku, na kapelę, na śpiewanie i tym podobne rzeczy. Kurosaki, jeszcze jedna karta i koniec ze streamowaniem na miesiąc. Dobrze, dobrze, Kurosaki, dobrze, dobrze. Niech i tak będzie. Dobra, potionka zdobyliśmy. I szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, gdzie mam iść. Tu mi gdzieś coś pokazuje. O, tu jest jakiś... Nie, to jest ten... Ta klisza, no to raczej chyba nie tutaj. Bo musimy wyjść tutaj z tej górnej części. Są drzwi w ogóle. Ja nie wiem, czy ja tędy przyszedłem, czy nie przyszedłem. Chyba nie, bo tu są jeszcze schody. Jeszcze na górę. No, bo tutaj też jest coś ukryte. To jest ten kamień, tak, który nie pozwala nam umrzeć. Ale pamiętajcie, musicie być zawsze czujni, jak bierzecie jakieś itemy z tej gry. Mirror Stone, dobra, ten, który... Kamień, który nie pozwala nam umrzeć, fajnie. I jeszcze tu są jakieś drzwi. Także miej się na baczności, dobrze, dobrze. Dobrze, wujku Kurosaki, tak będę... Będę się miał na baczności. Spoczko. Dobra, tu są jakieś drzwi. Spoko loko.
Nie wiem, czy tutaj byłem już, czy nie byłem. Kurczę, te miejscówki są strasznie podobne. Nie, nie byłem tutaj. No bo słuchajcie, teoretycznie muszę się udać w tym kierunku, ale jeszcze bym tamto przejście sprawdził, bo tam były chyba, tam było takie rozwidlenie. Jak przeszliśmy przez te drzwi, czekajcie, żebym się później nie zgubił. No teoretycznie mamy tutaj, o. A nie, chyba tam jest zamknięte. Tam jest chyba zamknięte. Wydawało mi się, że tam były drzwi jakieś. Tutaj, o. Ale chyba, że mi się mylił. Nie, no jest jakieś przejście. Są drzwi. Tutaj chciałem jeszcze zajrzeć. A, to i tak jest ta sama droga. A, bo mam tych kliszy od cholery. Oberwał. Tam jeszcze jest ten wisielec, tam w oddali. Właśnie o nim mówię. Gdzieś dziro, myślę, że cię nie widzę. Chyba spowolniłem ją. I wbiłem krytyka. To było piękne. Dobra. Na same krytyki wbijałem. Ładnie. Dobra. Aj, dostałem. Co zrobimy inaczej? No, możesz, kobieto, biec. Dobra. I teraz spróbujemy ich tutaj złapać jeszcze. I jeszcze krytyki jakieś pobijać. Ładnie. Dobra. Nie mieli szans. Elegancko. Kurosaki, a jak będzie z tym, jak będziesz miał karę, to będzie ostry wpierdol. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, panie Kurosaki, nie bij. Nie bij, Kuro. Bo ja z podbitymi oczami będę miał problem z poprowadzeniem transmisji. Dobra, tutaj mamy kliszę. Oczywiście muszę się upewnić, czy mi czasami Jarek nie złapie. Ale na szczęście, dobra. 14 zużyłem. Ale nie mogę nadal jej wziąć. Chyba, że... Czekajcie. Myśmy sobie porobili te zdjęcia. Nie wiem, ile tego mogę nieść na maksa. No i kurczę, ej, teraz... Ej, to nie fair. To nie fair, Jarek, bo jeszcze przed chwilą to cię tu nie było. Wpadałem, widzę, losowo te akcje. To nie fair. To już oszukista był. To już był oszust. Dobra, a teraz się udało zregenerować, dobra. Mam 99 sztuk, czyli to jest na maksa. Dobra, okej. Okay. Okej, okay. Jeszcze sobie wezmę tego potiona, bo mi tutaj Jarek zgwałcił niestety. Oszukał mnie. Normalnie wciskam mi kity o nowym ładzie, on mnie zagadał. Tylko teraz jest pytanie, gdzie ja mam się udać? Szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czemu mi pokazuje tutaj. Będzie taki wpierdol, że nie będziesz widać Ty, Kurosaki. Za DMC się bierz, a nie będziesz mnie... Będziesz tutaj bił słabszych. Nie wiem, tu mam iść? Czy mam się wrócić? Czekajcie, inaczej to zrobimy. Możliwe jest, że tu jest inne przejście i tamto też jest inne przejście. Czyli udam się teraz tam, gdzie byłem ostatnie z 5 minut temu.
Nie no, tam mnie kieruje. To dziwne, bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie się teraz udać. Myślałem, że tu jest nasza droga. Nie ma tu w ogóle żadnego przejścia, nic. Nie jest tutaj. Ale to chyba jest i tak w to samo miejsce. Czy nie? Nie no, już tutaj byliśmy. Ta. Dobra, trzeba chyba zupełnie w innym kierunku się udać. Nie mam tylko bladego pojęcia gdzie. Teoretycznie tu, patrzcie, jest przejście i tu mi pokazuje. Okej. Jutro DMC, Kurosaki. No szkoda tylko, że ja jutro od 16 do 22 jestem w robocie, nie? Ale może jak będzie chwila, to luknę. Będzie chwila, kuro, to luknę. Nie, zupełnie mi. Pokazuję zupełnie w innym kierunku. Może by się udać. Że powiedziawszy, że już się tutaj pogubiłem. Znowu. Ale tu jest jakieś przejście. Może tędy. Gdzieś się uda dojść. Dobra. Exit. Dobra, pójdźmy tutaj. Dobra, mamy pannę młodą. Czyli część, główną część tego rytuału. Na Hikami. Marty Walku, ja niestety święta w pracy. Ja nie wiem, czy już w którym momencie puszczać L2, żeby mnie Jarek nie dojechał. No jasna cholera. Jezus, już nigdy nie zagłosuję na PiS. Serio, nigdy. Choćby mnie jakaś ręka brutalna sprawiedliwości po nocach gwałciła, nigdy już nie zagłosuję na PiS. Masakra. To już się robi męczące. To już się, słuchajcie, robi męczące. Mariuszka, albo jakiś świąteczny wyjazd na Twitcha, na Steam 24H. Nie. 24H nie. Nie, ja mam drugą część miesiąca mam w robocie, nie? I to tak z roboty do roboty tak naprawdę będę schodził. Bo przypominam, że mam dwa etaty. No i korzystam, bo ten etat dodatkowy za dobrą kasę mam do końca grudnia, bo później od stycznia to wszystko leży, nie? Dziennik z projektowania? Nie wiem. Zabrała łódź przejście do sanktuarium na wodzie. Dziwnie mi to przetłumaczyło, nie ukrywam. Ilekroć filar się kruszy, ilekroć upada kapliczka, reszta z nas związana z wodą musi przyjąć te emocje, tą moc, może tak. Spojrzałam na tak wiele zgonów. Ból jest przepełniony, ostatnie myśli zmarły. Wirować jak wir, nie dam rady dłużej. Moje serce osiągnęło swój kres. Okej, przynajmniej wiem, gdzie mam się udać. Mariuszka, ale ty, kutwo ebana, przestań mi maro prześladować. Dokładnie, ej nie, no dosyć mam już tego Jarka, serio. Już tak męczy. Ej, nie mogę w ogóle nawet wyczuć tego momentu, powiem ci. Żeby uniknąć tej łapy. To jest chyba brat Rena. Which paints pictures that look perfectly real. Chyba. I hear that the pictures it paints are so lifelike. You can even see what is in a person's heart. Albo i nie. Nie, to nie jest on. To jest ktoś inny. Ale to już jest Ren.
The ceremony is tomorrow. I wish we could stay here, hidden away forever. I się wydało. Zabiłeś ją. Dzwoń ta na policję. Mamy sprawcę. Także już wiem, czemu ma tak, jest związany z tym rytuałem, mimo tego, że nie jest mieszkańcem tego wzgórza. Musiałem zemdleć, ta mgła nie jest dobrym znakiem. Yuri jest ok, tak? Jest w porządku. You're going, aren't you? Ty idziesz, prawda? That thing you're looking for. To, czego szukasz, jest w twoim gabinecie, z tyłu. It's in your study. Okej. Się przebudziła. Nasza koleżanka. Jest z tyłu. Gdzie z tyłu? Martival, kurde, creepy mocno te przerywniki. No tak jak powiem z tych japońskich horrorów. Ja mam taką chęć sobie w coś jakiegoś japońskiego horrora obejrzeć. Mega. No, jest. Taki typowo japoński styl, nie? Wyjeżdżasz, prawda, Ren? Czy nie wyjeżdżasz? Chyba nie wyjeżdżasz jeszcze. On chyba też pójdzie na tą górę. Wszyscy pójdą na tą górę, mi się wydaje. I w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Fatal Frame Maiden of Blackwater. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale i bardzo dziękuję za wasz każdy poświęcony czas oraz wsparcie pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć!